O likwidacji polskiej grupy zbrojeniowej informuje Dziennik Rzeczpospolita. Według gazety struktury PGZ-u wraz z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej utworzą nową agencję uzbrojenia. To efekt walki o wpływy w rządzie, piszą autorzy artykułu. Do rewelacji dziennika odniósł się Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Razem z poseł Joanną Kluzik-Rostkowską wysłali m.in. do ministra obrony narodowej kilka pytań w tej sprawie. Po pierwsze, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza zlikwidować polską grupę zbrojeniową? Jeśli tak, to jakie są tego powody? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej zarejestruje Agencję Uzbrojenia jako nowy podmiot w Radomiu? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje budowę w Radomiu siedziby Agencji Uzbrojenia? Czy MON planuje budowę w Radomiu Centrum Usług Biznesowych Agencji Uzbrojenia? Jakie lokalizacje na terenie Radomia są brane pod uwagę przy realizacji tych inwestycji? Czy likwidacja polskiej grupy zbrojeniowej wiąże się ze zwolnieniami w spółce? Jeśli tak, to ile osób straci pracę? Ile osób znajdzie pracę w Agencji Uzbrojenia? Czy likwidacja polskiej grupy zbrojeniowej będzie miała wpływ na pracę i funkcjonowanie fabryki broni Łucznik Radom? Czy w związku z planowanymi zmianami są zagrożone dotychczasowe zamówienia dla fabryki broni Łucznik Radom? O komentarz poprosiliśmy wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza w rozmowie telefonicznej z nami. Minister Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że doniesienia Rzeczpospolitej nie mają nic wspólnego z prawdą. To fakty medialne, dodał. Minister Skurkiewicz przypomniał, że polska grupa zbrojeniowa ma podpisane porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu o lokalizacji PGZ-u w zrewitalizowanym w przyszłości budynku dawnej fabryki broni. Zdaniem ministra obecne władze Radomia blokują realizację tej inwestycji poprzez brak porozumienia z ARP dotyczącego liczby miejsc parkingowych wokół tego budynku.